Cześć, witaj serdecznie. Tym nagraniem rozpoczynam serię filmów związanych z życiem w Anglii. Ja już od ponad 10 lat mieszkam tutaj w Londynie i myślę, że jestem w stanie przekazać sporo przydatnych informacji z tak zwanej pierwszej ręki. W wielu sytuacjach sam się znalazłem i wiem dokładnie, jak coś przyspieszyć czy załatwić inaczej, aby było lepiej i szybciej. Tak na marginesie, choć jest to dość ważne, jeśli chodzi o mój angielski w trakcie tego wideo i innych, proszę mi wybaczyć, jeśli coś wypowiadam niepoprawnie. Generalnie, całkiem niedawno urodziła nam się piękna córeczka, w związku z czym musieliśmy zdobyć tak zwany Mat B1 form. I o tym właśnie dokumencie chcę dzisiaj porozmawiać. W tle, jak widzisz, przedstawiam strony anglojęzyczne. Są to strony często aktualizowane. Większość to strony rządowe z końcówką gov.uk. Informacje na nich są najbardziej aktualne, jeśli chodzi o bieżące prawodawstwo i legislację w Wielkiej Brytanii. Jeśli znasz angielski, zapraszam do zapoznania się z nimi. Jeśli chcesz być na bieżąco, regularnie zaglądaj do tych informacji. Linki zostawiam oczywiście w opisie tego wideo. No więc Mat B1, inaczej Maternity Certificate, jest urzędowym dokumentem, który jest poświadczeniem przez lekarza lub midwife o tym, iż jest się w ciąży. Jednocześnie poświadcza tak zwane BDD, Baby's Due Date, czyli szacowaną datę narodzin dziecka. Dokument ten można otrzymać nie prędzej niż 20 tygodni przed przewidywaną datą porodu. Uwaga, nikt go nigdy nie wyda wcześniej. Jeśli nikt nas nie zapytał o potrzebę otrzymania tego dokumentu, czy też nie wyda go po prostu w trakcie badań, trzeba najzwyczajniej się u niego upomnieć. No chyba, że dokument ten w ogóle nie jest nam potrzebny, no to wtedy zapominamy po prostu o temacie. Do czego właściwie Mat B1 jest potrzebne? Ano potrzebne jest do tego, aby wnioskować o maternity leave, czyli urlop macierzyński, oraz maternity pay, czyli świadczenie w trakcie urlopu macierzyńskiego. Dokument ten upoważnia kobietę również do wnioskowania o SMP, czyli statutory maternity pay od pracodawcy lub maternity allowance z job center. Również jest to ważne dla partnera, aby mógł wnioskować o paternity leave, czyli analogicznie urlop tacierzyński, oraz paternity pay, czyli świadczenie w jego trakcie. Oczywiście nie trzeba o to wnioskować, ale ma się do tego pełne prawo. Kwota, jaką otrzymujemy obecnie, to 156 funtów i 60 pensów lub 90% zarobków, w zależności, która kwota jest niższa tygodniowo. Paternity pay oraz maternity pay mogą być wyższe oczywiście, na przykład jeśli pracodawca uwzględnił w umowie o pracę wyższą kwotę wsparcia w takich przypadkach. Natomiast realia są takie, że większość pracodawców, jak nie musi, to po prostu nie chce płacić ani funta więcej. Ale zdarzają się oczywiście firmy, gdzie pracownik jest traktowany pierwszorzędnie. Jednak takiego to ze świecą szukać. Tak czy inaczej, warto sprawdzić swój kontrakt, swoją umowę, aby się upewnić, czy przypadkiem nie należy nam się więcej niż ta ustawowa kwota wypłacana przez rząd. Więcej na temat maternity pay oraz paternity pay powiem wkrótce w osobnym wideo. Co jeśli zgubisz ten dokument? No właśnie, sporo osób, nawet wśród moich znajomych, często pyta właśnie o to. Generalnie po porodzie niestety z reguły nikt go już nie wyda. Chyba że wystąpiły szczególne okoliczności, na przykład wyjazd kilka tygodni przed porodem lub jakaś choroba, gdzie nie mogliśmy zdobyć tego dokumentu wcześniej. Ale są to bardzo rzadkie praktyki. Natomiast przed porodem jak najbardziej możemy poprosić o kolejny dokument u midwife lub lekarza, jednak czasami może to po prostu potrwać nawet kilka dni. Najlepiej po otrzymaniu Mat B1 zrobić sobie kilka kopii na wszelki wypadek i trzymać w bezpiecznym miejscu. Pamiętać należy o tym, że w przypadku, kiedy jesteśmy zatrudnieni, musimy również poinformować pracodawcę minimum 28 dni przed dniem, kiedy planujemy rozpocząć urlop macierzyński lub tacierzyński. Na koniec bardzo ważna techniczna sprawa. I właśnie tu, w tym miejscu, sam popełniłem błąd. Generalnie cały ten dokument wygląda tak. Lekarz lub midwife wypełnia głównie part A lub part B. Datę, kiedy został dokument podpisany, oczywiście datę badania, podpis oraz, jeśli, co jest ważne, jeśli to midwife powinna wypisać ten dokument, powinna wpisać również jej numer identyfikacyjny. Bardzo rzadko jest używana tutaj pieczątka. Jeśli nie będzie pieczątki, a będzie numer identyfikacyjny napisany, to w zupełności to wystarczy. Natomiast jeśli dokument będzie wypełniany przez lekarza, musi być pieczątka z imieniem i nazwiskiem, nazwą przychodni lub szpitala i adresem. Wszystkie pozostałe pola mogą,
Ale uwaga, nie muszą zostać wypełnione ani przez lekarza, ani przez midwife. Dlatego nie zapomnijcie wypełnić ich wtedy samodzielnie, również na odwrocie dokumentu, zanim przekażecie go oczywiście dalej do jakiejkolwiek instytucji czy urzędu. Inaczej będziecie mieli problem i kłopot, bo w większości przypadków nie zostanie on zaakceptowany przez każdą instytucję, do której on trafi. Ja niestety popełniłem ten błąd i czas oczekiwania na pewną decyzję znacząco mi się wydłużył. Mam nadzieję, że ktoś nauczy się na moim błędzie i uniknie podobnego problemu w przyszłości. Myślę, że generalnie to by było na tyle, jeśli chodzi o ten dokument. Jeśli macie jakieś uwagi, dalsze pytania, zostawiajcie w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć lub najzwyczajniej nawiązać do nich po prostu w kolejnym wideo. Tymczasem pozdrawiam i do następnego.